Zamówić Mazowiecki w sierpcu. Widzimy tutaj ten skansen. Będzie naszą taką podróżą do przeszłości i spotkania z rodzimą historią oraz obrzędowością Mazowsza. A tam takie WC stylowe. Do tej kołki wejścia nie ma. No, a co idziemy teraz zwiedzać skansen. Od kościółka. Kościółek wybudowany w 1744 roku. I dopiero w 97 i przeniesiony roku w 2006 do muzeum. No, to trzynastka. Trzynastka to jest zagroda ze wsi i zdebno kościelne, wnętrze kołki. No idziemy, zobaczymy. A zobacz, jaki powóz jedzie. Tam. Jak z dawnych lat. Tutaj taka ziemianka. No co, te przetwory przetrzymywali ziemniaki. No i winko też. A winko raczej niekoniecznie. Tu w okienku obrazek wystawiony, żeby odpędzić zarazę. Taki był kiedyś zwyczaj. W związku z zarazą COVID następne okno ustrojone. A może to na Boże Ciało? Ładny ogródek. Jest pokrywa jakaś, tak? Albo szykowali do robienia dachu. A tu zabudowania, stodoła i murowany chlewik. Jaka wieżba mazowiecka przycięta taka. No, piękna wieżba. Przepiękne wieżby mazowieckie. A teraz jesteśmy w szkole, gdzie dzieci chodziły. Fartuszki takie z kołnierzkami, jak myśmy mieli kiedyś. A tu pokój nauczycielki. W skansenie są nawet konie. Inne zwierzęta też były. Kury, czyli rosoły, jak to mój mąż mówi. I jakie maszyny rolnicze zabytkowe. Podejdźmy bliżej. To wam pokażemy. Prasy do wytłaczania oleju, młockarnie, bardzo ciekawe. O, pług. A ten wóz, do czego to było? To jakaś lokomobila. A to? Nie wiem, coś do cięcia sieczki, sanie. A tu prasy, pewnie do oleju. Nie wiem zresztą. Konie i kozy są prawdziwe gospodarstwo. Taki był los parobka, który musiał spać w stajni z końmi. Barłogu. Zmieniają się nam czasy komuny. Jeden telewizor i krzesełka, cała wieś się schodziła obejrzeć. No bogatszy gospodarz musiał być. Zdjęcie już jakieś leży, zobacz na tym. Jak to nie przejść?
Jakie fajne zabawki dzieci kiedyś miały. Pociąg był. Osiołek. Super. Super. Idź do tego konia. Jakie urocze obejście. I wiatrak oraz koła młyńskie. I też jest wyeksponowany dwór. A to już dwór. A z tyłu dworu zawsze park.